Witamy Was w kolejnym poradniku z akrobatyki. Ja jestem trener Borys i nauczę dzisiaj Was salta w tył. Nie przedłużamy, zaczynamy. Jeżeli już widzieliście poradnik do salta w przód, to teraz wystarczy wszystko odwrócić i mamy salto w tył. A tak naprawdę zaczniemy sobie od podstaw, tak jak było poprzednio, czyli najpierw rozgrzeweczka, pamiętamy o bezpieczeństwie i kolejnym ćwiczeniem do salta już jest przewrót do tyłu. Przysiad podparty, odpychamy się, kładziemy się na plecy, ręce są przy uszach, nogi kładziemy za siebie. Po opanowaniu przewrotu przechodzimy do kolejnego etapu, jakim jest wyskok na jakąś przeszkodę wysoką. Ważne jest, żeby pracować mocno rękoma, wyciągnąć nogi do góry i upaść sobie na plecy. Kolejnym krokiem jest przećwiczenie salta na sucho w pozycji leżącej, żeby załapać sobie cały ruch. Już pokazuję i tłumaczę. Ćwiczymy sobie salto na sucho, czyli wyciągamy ręce mocno do góry. Ważne jest, żeby kolana przyciągnąć przy uszach, żeby nas obróciło, złapać się za nogi, wyprostować. Kolejny etap to jest połączenie sobie wszystkich dotychczasowych punktów, czyli wyskoku i przewrotu. Robimy to przez przeszkodę, żeby sobie zasymulować całe salto. Jest wybicie, odchylenie na plecy, przyciągnięcie kolan. Lądujemy bezpiecznie za materacami. Przechodzimy do salta w tył. Najlepiej jest to wykonać z osobą, która potrafi nas asekurować, żeby było bezpiecznie. Jeśli nie ma takiej możliwości, wybieramy się na najbliższą salę albo park trampolin, gdzie jest basen z gąbkami i tam bezpiecznie możemy sobie ćwiczyć te elementy. Na tyle, nagraliśmy dla Was dwa poradniki, jedno salto w przód, drugie salto w tył. Jeśli chcecie zobaczyć więcej poradników, zapraszam Was na mój kanał. A ja co, dziękuję Wam pięknie. Jeżeli chcecie poznać więcej profesjonalistów w Polsce, którzy pokażą Wam, jak wykonać ciekawe ewolucje w różnych sportach, napiszcie oczywiście w komentarzu, co mamy dalej dla Was przygotować i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!